Cześć! Pokażę Wam, jak zrobić wazo z puszki i sznurka. Zaczynamy. Potrzebować będziemy sznurka, puszki, nożyczek, kleju na ciepło. Bierzemy puszkę. Najlepsza będzie taka duża, nie wiem, po dużej porcji kukurydzy, albo po brzoskwiniach, albo po ananasie, taka większa od standardowej. Bierzemy puszkę i robimy pasek z kleju na ciepło. I teraz obkręcamy naszą puszkę sznurkiem. I teraz decyzja należy do Was. Możecie zostawić jedną warstwę sznurka, gdzie są delikatne prześwity, albo zrobić drugą warstwę sznurka, tak żeby był bardziej pokryty i tam, gdzie są tego typu wolne miejsca, uzupełnić braki. Ale moim zdaniem z jedną warstwą wygląda równie dobrze. Dlatego przejdę do dołu i tutaj odetnę. Ważne, by końcówkę sznurka dość mocno przykleić, nie żałując kleju, żeby na pewno się nie odczepiło. Uważajcie na klej na ciepło, bo jest gorący i może podparzyć. To bardzo ostrożnie. I nasz wazon gotowy. Równie dobrze tak ozdobioną puszkę możecie używać jako stojak na długopisy i inne akcesoria. Na przykład babcia może tu trzymać swoje akcesoria do malowania, pędzle, kredki i inne rzeczy służące pod barwę.